Cześć, witajcie w 22 odcinku z FIFA 17, kariera menadżera Leeds United. W ostatnim odcinku doszliśmy do wtorku 5 grudnia 2023 roku. Prawie już połowa sezonu. My oczywiście też, to oznacza oczywiście, że kończymy fazę grupową w Pucharze Mistrzów i jak widzicie już mamy pewny awans. Czeka tylko nas jeszcze ostatnia kolejka z Midland, którzy oczywiście też o nic nie walczą, nawet Ligi Europy już nie będą mieć. Skończył na ostatnim miejscu, tylko jeszcze nie wiadomo, czy z jednym punktem, z dwoma, czy z czteroma. No i tak, dalej idę. No to tu macie skład, jaki oczywiście mam, nic się nie zmienia. Federico Chiesa, który już od poprzedniego odcinka zagościł w naszej drużynie. No to może jeszcze coś się działo w poprzednim odcinku w miarę, to tu były mecze ligowe, w lidze sobie tak w miarę radzimy, tu była porażka z Bayernem, tu było parę meczów ligowych, tu te mecze właśnie w Pucharze Mistrzów, tu inne mecze ligowe, więcej meczy ligowych, tu mecz Pucharu, który przegraliśmy, tu mecz, który zremisowaliśmy, tu który przezwyciężyliśmy i tu wszystkie mecze, więc w miarę już wszystko macie tutaj, tylko teraz jeszcze sobie możemy spojrzeć jedną rzecz. Premier League, jestem na drugim miejscu obecnie, 2 punkty za dość niespodziewanie Crystal Palace, które w tym sezonie sobie niesamowicie radzą. No i to tyle, oprócz tego jeszcze jesteśmy w Pucharze FA Cup, który jeszcze się nie zaczął dla nas. A tak to właśnie wszystkie puchary EFL już wypadliśmy, super puchar już za nami, który niestety przegraliśmy. I ta ostatnia kolejka w fazie grupowej z Midland, oczywiście cała jedenastka dostępna. Możemy zaczynać to spotkanie, no i zaczynamy. W poprzednim meczu z nimi na wyjeździe 1-1 w ostatnich minutach oni wyrównali. Vieira 1-0 w 44. I tak kończymy to spotkanie, a nie wiem, czy czasem Sociedad nie wygrał swojego spotkania. Szybko tak już sprawdzę. Tylko tak, która my jesteśmy grupa. Grupa H i tak, wygraliśmy, czyli Sociedad ostatecznie wygrał z Bayernem. I my wychodzimy z pierwszego miejsca, więc potencjalnie mamy łatwiejszego rywala. Choć mówię, potencjalnie, bo czasami dobre drużyny z drugiego miejsca awansują. Bo im jakoś się w grupie nie udało najlepiej. Więc i tak też właśnie, tak jak mówię, w 1/8 już nie ma słabych drużyn, więc to też jest taka jedna rzecz. No i teraz mamy spotkanie w lidze z Manchesterem United. Gramy podstawową jedenastką, więc bardzo fajnie. No i zaczynamy to spotkanie. Tak, zawsze powtarzam, United jest bardzo niewygodnym rywalem. Nawet jak słabo sobie radzą w lidze, zawsze są naprawdę dla nas trudnym przeciwnikiem. Hrgota 31 minuta 1-0, bardzo dobry początek spotkania, żółta kartka zaraz potem dla niego. Dybala wyrównuje, tak jak mówiłem, łatwo nigdy nie jest z Manchesterem United. Phillips możliwy uraz. I kończymy to spotkanie remisem, więc dzielimy się z Manchesterem United po jednym punkcie. Teraz możemy trenować sobie dalej. Widzicie właśnie oczywiście zawodników, którzy trenują. Nuri widzę, że już lada moment 87 overalla, to samo Vitale 85 za niedługo. Jak jest z Philipsem? Oby nie było źle. 6 tygodni, to mogło być gorzej, ale mogło być też oczywiście lepiej. A zwłaszcza, że widzicie, jak ją mamy teraz rywala. Mamy Liverpool, który pewnie będzie na Anfield. Ten na Anfield Road chyba będzie to spotkanie, jeśli się nie mylę. No i niestety tak jest. W tych czasach to jest twierdza, ale w tamtych jeszcze no nie była to jakaś bardzo niesamowita drużyna.
Była dobra, ale jakoś jeszcze nie była tym gigantem, co jest teraz. Po pierwsze pół godziny jeden do jednego, oboje napastników, obydwu drużyn strzeli, czyli Firmino i Hrgota. Henderson 2 do 1. Nuri 2-2. I kończyłem spotkanie remisem. Dwa razy przegrywaliśmy, więc w sumie to bardzo się cieszę z tego remisa. Nie jesteśmy pokrzywdzeni. No i kolejny teraz trening. Nuri myślę, że następny trening możliwe, że będzie 87 overalla. Ryzyko utraty piłkarza, aha, to jest Cooper czy Coyle? Cooper właśnie. To on chce przedłużyć czy nie w końcu? Zobaczymy. Zaoferujmy mu kontrakt taki. Mam teraz spotkanie z Watfordem. Oczywiście Birindeli dalej w podstawowym składzie zostaje. W 12 minutach Hrgota 1-0. 33 Hrgota 2-0. Ostatecznie wygrywamy 3-0. Jeszcze Nuri dołożył bramkę. No i dość gładko sobie poradziliśmy z Watfordem i mamy 3 punkty. I teraz trening, dzięki któremu możliwe, że i Vitale i Nuri wbiją overall wyżej. Żadnemu niestety się ta sztuka nie udała, bo obydwoje dość fatalnie trening przeszli. A następny trening powinien już się im udać. Gramy ze Stoke teraz u siebie. 18 kolejka. Tym razem Murphy dostaje szansę podstawowe 11. Na razie bezbramkowo. Chiesa, Federico Strzał w 37. Mamy prowadzenie już od 37 minuty. A na razie już dalej nie ma bramek. 10 minut, jeszcze trochę nerwowo. Ale udało nam się dotrzymać ostatecznie i mamy drugi raz z rzędu 3 punkty. Jesteśmy, wracam na pierwsze miejsce. No to w sumie... Liam Cooper nie chce podpisać, no to dobrze, jak nie chcesz, to nie obchodzi mnie to zbytnio. A propos niepodpisywania kontraktu. Rodek Kai Havertz jest dalej wolnym zawodnikiem, to jest trochę śmieszne według mnie. Oferta od Irlandii. Mam teraz 19 kolejkę, czyli połowa sezonu Premier League. I gramy go z dość trudnym rywalem, z Arsenalem na wyjeździe. Czyli przyjeżdżamy na Emirates Stadium i zaczynamy to spotkanie. Welbeck już 3 minuta, 1-0 dla Arsenalu. No źle wszedliśmy w to spotkanie. Dalej 1-0, godzina gry za nami. Jeszcze kwadrans gry. I niestety przegrywamy z Arsenalem 1-0. I spadamy znowu z miejsca lidera. Everton tym razem liderem. I teraz może być dość dobry trening. No i... Vitale tym razem tylko overall w górę. Nuri niestety jeszcze nie, jeszcze mu się nie udało. Teraz możemy przejść o dzień dalej. A tak bym z ciekawości, skoro jest pierwszy... Skoro jest... 1 stycznia to można podpisać kontrakty. I sprawdźmy, czy możemy z Havertzem, czy nie, nie możemy. Czyli dalej jest na nas wyobrażony, nie możemy mu składać ofert. Gramy ze Swansea u siebie w lidze, 20 kolejka. Birindeli oczywiście dalej, Philipsa niestety nie ma w naszym składzie. Vieira pierwsza już minuta i od razu bramka, super początek spotkania. Ja
1:1 w 43. Kennedy 54, 2:1. I po trudnym meczu mamy 3 punkty, no bo dość trudno. Jednak się trochę Swansea postawił, ale ostatecznie za sprawą gola Kennedy'ego udało nam się ostatecznie wygrać to spotkanie. I teraz już za niedługo spotkanie w pucharze FA Cup. Bailey nigdzie nie idzie. Farrell też nigdzie nie idzie. Dość dużo tych transferów. O, do City na pewno nie pójdzie. My mam teraz spotkanie z Charlton na wyjeździe. I możemy rozpoczynać w sumie to spotkanie. I zaczynamy. Gramy na wyjeździe. O, widzę, że Ceballos u niej gra. To chyba ten Ceballos, Dani Ceballos. W pierwszej połowie 0-0. Kieza 73 minuta, 1-0. I daje nam awans do czwartej rundy po tej jednej bramce. Wygrywamy skromnie, ale najważniejsze, że wygrywamy 1-0. I teraz trening. Kolejny trening. Wraca po kontuzji, Filip nam to fajnie. Kenny Tata nie, choć możliwe, że opuści w następnym sezonie nasz skład, no jeszcze nie wiem. Chyba, że nie będzie następnego sezonu, bo możliwe, że wygramy. Oczywiście Puchar Mistrzów, wszystko już możliwe, Vitale oczywiście nie odchodzi. Mika nie, on nie odchodzi. W sumie Liam Cooper, moglibyśmy go spróbować może za 3 miliony. Meksyk odrzucamy ofertę. I gramy na wyjeździe w lidze z Newcastle. Oczywiście Phillips wraca do składu. Bailey 37 minuta, 1-0 prowadzimy. Jeszcze 20 minut gry. I wywozimy z Newcastle bardzo cenne 3 punkty. Bo chyba jednak nie jesteśmy na razie liderami. Nie, wróciliśmy, bo Everton się pomylił ostatecznie, więc bardzo fajnie, że udało nam się wykorzystać ich błąd. Teraz trening. W sumie teraz sobie coś przypomniałem. Tylko tak jeszcze sprawdzę, ile Clark ma dokładnie lat. Czy on ma mniej niż 24? No 23, więc chyba możemy go uznać za naszą tak podstawowego lewego obrońcę na dłuższe lata, więc mogę mu zaoferować numer 5 na koszulce. Był taki ostatni zawodnik, który nie miał takiego miarę podstawowego numeru. Ale teraz to się właśnie odmieniło. Nie jest Levert. No dobrze, skoro tak mówicie. Oferta za Coopera może 2 900 000.
Jest lewar dla nich. Mamy teraz spotkanie u siebie z Arsenalem. Możemy im się zrewanżować za tamtą porażkę w ostatniej w 19 kolejce, czyli w ostatniej kolejce jakby pierwszej fazy, ale to Dallas strzela 15 minucie dla Arsenalu. Chrygota 9 minut później wyrównuje na szczęście. I znowu mam remis. Bailey na 2-1, Crowley na 2-2. No naprawdę niezłe spotkanie się nam tutaj zrodziło. Jeszcze 15 minut, żeby ktoś próbował to wygrać. Bailey strzela 3-2. I Bailey nam daje kolejne 3 punkty. No super, naprawdę spotkanie. I najważniejsze, że spotkanie kończy się ostatecznie wygraną dla nas. Sorensen, nie, Sorensen nigdzie nie idzie. Fajny to jest zmiennik. Teraz trening. Nuri 87, w końcu ten Nuri bija ten overall. Bardzo fajnie, lubię go. To jeden z takich zawodników, których najwcześniej do nas dołączał. Tych zawodników tutaj, no to tylko Kenny Tete dołączył wcześniej od właśnie od Nuriego. Jest też właśnie tak dość zżyty z nami zawodnik. I Zadio oczywiście odrzucamy, bo on jest naszą skałą w defensywie, nigdzie się nie rusza. Kemar rów żądanie sprzedaży. Jeśli nie muszę, to nie będę sprzedawał, bo po co mam go sprzedawać. Zobaczymy, co zarząd powie. Poprzemy każdą podjętą w tej sprawie. Aha, jak 73 overall zawodnik chce odejść, to mamy decyzję, ale jak chce odejść Boskagli czy Sar, to oczywiście już nie mamy nic do gadania, co teraz też śmieszne, co nasz zarząd robi. No ale dobrze, gramy teraz spotkanie w czwartej rundzie Pucharu FA Cup z Walsall u siebie. I rozpoczynamy to spotkanie. Chrygota 10 minuta strzela rzutu karnego. Nuri 21 2-0, 5-1 wygrywamy. Potem jeszcze strzelał Clark, Chiesa i Nuri też strzela drugi raz. Wiele niestety czerwona kartka, a Tete jest możliwy uraz. Niepotrzebna ta czerwona kartka. Kenda to tylko 2 dni. Dobrze, to dobrze, że tak mało. Kolejny trening. Gramy z Leicesterem teraz u siebie. Oczywiście w lidze. Brindelli jest za Vieira, który pauzuje za kartki. Bailey 9 minuta 1-0. Gray wyrównuje w 35. Chrygota w 51. 2-1. Znowu wychodzimy na prowadzenie. I tak kończymy to spotkanie, wygrywamy z Leicesterem 2-1 i mamy kolejne 3 punkty. Koniec zawieszenia i my też żadnych transferów nie będziemy robić, więc możemy sobie przesunąć do 1 lutego. I widzę, że przed naszym, teraz w naszym kalendarzu pokazał się mecz z Chelsea, to się bardzo cieszę, że Vieira pauzował na mecz z Leicesterem, a na mecz wyjazdowy z Chelsea wraca do składu. Bardzo mocny skład. Dziwne, że Butland za Courtois w bramce. Baba strzela w 19 minucie i Chelsea prowadzi.
Jeszcze 20 minut gry. I ostatecznie przegrywam niestety z Chelsea 1-0. Teraz sobie zrobię trening, ale w sumie za Issa Diopa niech Clark sobie trenuje. On jeszcze jest młody. A Issa Diop już w sumie 88 overall, to już jest bardzo dobry overall jak na obrońcę. Środkowego obrońcę, w ogóle gdziekolwiek, na jakiejkolwiek pozycji 88 to już jest bardzo dobry overall. Oferta od Paragwaju. Mam teraz spotkanie u siebie z Tottenhamem. Jeśli się nie mylę, to w pierwszym meczu w lidze graliśmy na wyjeździe, wygraliśmy tam chyba 3-0, dość łatwo. Clark w pierwszej minucie już strzela bramkę i prowadzimy 1-0. Po pierwszej połowie dalej 1-0. Jeszcze kwadrans gry. Nkodu niestety wyrównuje i strasznie głupio, że przez całe spotkanie prowadziliśmy i potem w 5 minut przed końcem spotkania strzelili bramkę. No i niestety nie mamy 3 punktów, a tylko 1. Crystal Palace teraz przed nami w nie w lidze, tylko w piątej rundzie Pucharu FA Cup. No i zaczynamy to spotkanie. Crystal Palace, który oczywiście w tym sezonie jest bardzo mocną drużyną. Pokazują to właśnie w lidze. Więc też jest ciężkim rywalem. Jeszcze kwadrans gry. Townsend nie trafia karnego, ale Miliowejcz niestety trafia i odpadamy w piątej rundzie Pucharu FA Cup przy Crystal Palace. No szkoda trochę, prawda? No i mam teraz to, co jest dla nas oczywiście najważniejsze, czyli 1/8 Pucharu Mistrzów. Widzimy, że mamy drużynę z Portugalii, FC Porto. Drużyna, która lubi często dojść do ćwierćfinału najdalej. Oczywiście od czasów, gdy wygrali z Jose Mourinho jako trenerem Ligę Mistrzów, to chyba dalej niż ćwierćfinał nie dochodzili, ale nie jestem pewien. No i zaczynamy to spotkanie. Jest podstawowa jednostka, bardzo się cieszę, bo zawsze tam niektórzy mogą w ostatniej kolejce nałapać żółtych kartek i mogą być zawieszeni, a tak to na to spotkanie z Porto, które cieszę się, że pierwsze spotkanie jest na wyjeździe, ja zawsze tak wolę. I zaczynam to spotkanie, widzę, że w grupie mieli Roma, Fenerbahce i Chelsea. Pewnie z Chelsea przeszli, choć nie wiem. No i zaczynam to spotkanie. Po pierwszej powie 0-0. Bailey trafia na 1-0. Suarez wyrównuje, ale mamy bramkę wjazdową, to jest bardzo ważne. I kończymy spotkanie remisem 1-1, ale mamy bramkę wyjazdową, więc w sumie ja się cieszę z takiego wyniku. Widzę, że w lidze mamy Crystal Palace. Najpierw oczywiście trening. Vitale 86, naprawdę się ten chłopak bardzo szybko rozwija. I oczywiście się z tego bardzo cieszę, bo no już defensywę mamy naprawdę no jedną z najlepszych pewnie na świecie. Gramy z Crystal Palace na wyjeździe, trudny bardzo przeciwnik, jeszcze na wyjeździe tym bardziej. Będzie trudno, na Selhurst Park gramy. Townsend trafia, Chrygota 4 minuty później wyrównuje i po pierwszej połowie mamy remis 1-1. Chrygota 2-1, super naprawdę. Super, że to my strzelamy, pewnie oni wyrównają.
Jednak nie, udało mi się zdobyć 3 punkty z Crystal Palace na wyjeździe, to naprawdę w tym sezonie można uznać za dość dobre osiągnięcia, naprawdę. Z Crystal Palace jeszcze na wyjeździe. Widzieliście, że pucharze u siebie jeszcze nie daliśmy rady, a w lidze na wyjeździe wygrać. No naprawdę się bardzo cieszę z tego spotkania, z tego wyniku tego spotkania. Kontuzja treningu to nigdy nie jest dobre. Witale, ale to 3 dni tylko, na szczęście 3 dni. Ale z meczu ze Stoke pewnie go zabraknie. Tak, Bertocci będzie w tym spotkaniu. Ale najważniejsze oczywiście, żeby był na mecz z Porto. Mocha w 10 minucie 1-0. Stoke prowadzi. Po pierwszej połowie 1-0. Rogota z możliwym urazem, no i to jest zła wiadomość. Bailey w 72 wyrównuje. I kończymy to spotkanie remisem 1-1. Naprawdę się trochę martwię. 2 dni, ale mi ulżyłam, prawda? Bo jednak potrzebny jest podstawowa jedenastka na takie spotkania, jakie właśnie mamy. Takie ważne. Z Porto na przykład właśnie teraz. No Clark, myślę, że następny trening i będzie 82 overalla, więc super, że się tak rozwija. Oto akurat przed jeszcze meczem z Porto, chyba. Oczywiście najpierw musi też dobrze przejść ten trening. I mam ten trening, powinien, choć zobaczymy. A niestety jednak nie udało mu się. No szkoda. I mamy to spotkanie rewanżowe z Porto u siebie. No i zaczynamy to spotkanie. Podstawowa jedenastka. Bailey 17 minuta 1-0. Suarez niestety wyrównuje i nasza zaliczka już nie jest ważna. Nuri 2-1. Zamilkłem naprawdę na chwilę, bo myślałem, że już strzelą. Ale ostatecznie udało nam się wygrać. Jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. No udało nam się, na szczęście, bo 2 lata chyba z rzędu odpadaliśmy w 1/8, raz Schalke, raz PSG, jeśli się nie mylę. No ale tym razem udało nam się, jesteśmy w ćwierćfinale. Teraz Clark bija też 82, nie wbija. A szkoda, naprawdę. Jednak trochę zatrzymuje sobie ten rozwój. Oferta z Słowenii. Dobrze, że w tych nowych FIFA-ch można już na samym początku dawać, że nie przyjmuje się ofert reprezentacyjnych, bo to naprawdę ulży i to mocno, bo widzicie, że tu co chwila nam przychodzą. No i teraz przed Manchester City, teraz już na pewno Clark będzie miał 82 overalla. No właśnie, teraz w końcu mu się udało, choć i tak nie najlepszy trening, bo na ocenę D, a tylko F jest gorsze. I mam teraz spotkanie z Manchesterem City u siebie, który tutaj jakoś nie radzi dobrze w lidze. Ale to dalej jest Manchester City, nie możemy ich lekceważyć. Hrugota niestety 9 minuta nie trafia karnego, ale Bailey w 17 strza, no i fajnie. Na razie dalej 1-0. Jeszcze 10 minut, Nuri na 2-0 i wygrywamy z Manchesterem City 2-0, bardzo fajnie. Mam teraz spotkanie na wyjeździe z Aston Villą. Oczywiście w lidze. Żygota już 5 minut, tutaj mamy 1-0, bardzo super początek spotkania. Amavi wyrównuje w 28 niestety. Gil kontuzja.
Jeszcze 10 minut. I kończymy spotkanie 1 do 1. I tam to nie zaszkodzi ten remis. Najważniejsze, dalej jesteśmy liderami. Teraz trening. I przed nami będzie się spotkanie z Watfordem na wyjeździe. Zaczynamy to spotkanie. Vicarage Road chyba, tak się nazywa ich stadion? Chyba tak. Rygota 1 do 0 w 7 minucie. Pereira niestety wyrównuje w 32. I po pierwszej połowie 1 do 1. Jeszcze 5 minut. No trochę za dużo już tych remisów robimy na wyjeździe. Powinniśmy parę wygrywać i tak to po 30 kolejkach jesteśmy liderami, ale tylko 2 punkty od Manchester United. I teraz mamy spotkanie u siebie z Liverpoolem. A ja niestety widziałem, kogo mamy w ćwierćfinale Puchar Mistrzów. Bardzo będzie ciężko, ale najpierw to spotkanie z Liverpoolem u siebie. Dwudziesta siódma minuta, Hrgota 1 do 0. Henderson z karnego w 42, Nuri w 45 i mamy 2 do 1 na razie. Mikan 3 do 1 i on daje nam 3 punkty. Już się nic nie zmienia, wygrywamy 3 do 1. No ale już widzicie, kogo mamy. Mamy Barcelonę w Pucharze Mistrzów w ćwierćfinale. No będzie bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko, ale no oczywiście to nie jest niewykonalne. Szkoda, że gramy pierwsze spotkanie u siebie. Ale to spotkanie dopiero będzie w następnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!